Witaj w iStore.pl. Powiemy Ci, jak działa magazyn i jak możesz zarządzać stanami magazynowymi produktów z Twojego sklepu. Najważniejsze informacje o magazynie znajdziesz na stronie głównej panelu administracyjnego. Ile produktów aktualnie się w nim znajduje i ile z nich osiągnęło stan minimalny. Magazyn to bardzo przydatne narzędzie sprzedaży. Dzięki niemu masz bieżącą kontrolę nad ilością magazynowanych produktów, a jego funkcje pozwolą Ci sprawnie zarządzać sprzedażą i dostawami. Przyjrzyjmy się działaniu magazynu. Magazyn znajdziesz w sekcji Produkty i magazyn. Jeśli jeszcze nie masz włączonej obsługi magazynu, zrobisz to w części Konfiguracja. Żeby prowadzić magazyn w sklepie, po wybraniu opcji Obsługa magazynu wybierz polecenie iStore. Oznacza to, że od tej pory oprogramowanie iStore.pl będzie monitorować Twój magazyn produktów. Pozostałe opcje pozwolą Ci lepiej obsługiwać już działający magazyn. Możesz włączyć informacje o osiągnięciu stanu minimalnego. Po włączeniu tej opcji system powiadomi Cię pocztą elektroniczną o tym, że ilość jednego z Twoich produktów w magazynie spada poniżej ustalonej przez Ciebie liczby. Jeśli włączysz opcję Pokazuj produkty, jeśli nie ma ich w magazynie, wyświetlisz w sklepie także te produkty, które nie są dostępne na stanie. Klient nie ma możliwości zakupu produktu, ale jest on nadal prezentowany w ofercie sklepu. Teraz wprowadź produkty do magazynu. Stany magazynowe możesz określić w momencie dodawania nowego produktu lub podczas jego edycji. Wejdź w zakładkę Zarządzanie produktami. Wybierz Dodaj produkt. W pole Obsługa magazynu wpisz ilość, jaką chcesz wprowadzić do magazynu. Jeśli oferujesz dany produkt w kilku wariantach, w tym przypadku w różnych kolorach, wprowadzisz stany magazynowe dla każdego wariantu z osobna. Ustal ilość, jaką chcesz wprowadzić na stan. Po uzupełnieniu pozostałych pól karty produktu zapisz zmiany. W razie potrzeby możesz zmieniać stany magazynowe. Zrobisz to w drugiej zakładce menu Magazyn – Aktualizacja. U góry okna znajdziesz wyszukiwarkę produktów. Wyświetlisz produkty według kategorii, statusu, aktywny, nieaktywny w sklepie, stanów minimalnych konkretnych produktów. Jeśli w momencie dostawy chcesz zaktualizować swoje stany magazynowe, wybierz przycisk Ustal ilość. Jeśli w dostawie otrzymałeś 10 sztuk produktów, w pole Zwiększ ilość w magazynie o wpisz liczbę 10. Podobnie w przypadku produktu, który oferujesz w kilku wariantach. Zaktualizujesz stany magazynowe dla każdego wariantu z osobna. Stan magazynowy każdego produktu możesz także zmieniać podczas jego edycji. Wpisz po prostu ilość produktu, jaką dostałeś w nowej dostawie. Dla produktu, który sprzedajesz w kilku wariantach, zmienisz stany magazynowe w zakładce Cechy produktu. Do aktualizacji stanów magazynowych dla wariantów służy przycisk Ustal ilość. Przy każdym z wariantów produktu zobaczysz liczbę sztuk, jaka jest w magazynie. Możesz ją zmienić, wpisując aktualną liczbę sztuk produktu lub poprzez przyciski plus i minus. W tym miejscu dodasz też nowy wariant produktu z listy określonych wcześniej w zakładce Cechy i wartości. Zwiększ stany magazynowe nowego wariantu. Jeśli dany produkt lub jego wariant osiągnie stan minimalny, będzie się wyświetlał na czerwono. Raz na dobę wyślemy Ci informacje o takich produktach. Teraz możesz łatwo zarządzać bazą produktów w swoim sklepie. Pozwoli Ci to lepiej obsługiwać transakcje i da zadowolonych klientów. Tym samym zyskasz opinię dobrego sprzedawcy.